kpią diabelsko ze swoich ofiar, to rani i prowokuje. Poprzez śmiech i łzy przychodząca na salę rozpraw publiczność zadaje sobie pytanie, czy w ten sposób sprawiedliwości może w ogóle stać się zadość? W czasie wojny siedział pan w więzieniu? Tak. Kto pana aresztował wtedy? Gestapo. Gestapo. Proszę pana, w 1945 roku koniec wojny pana zastał gdzie? W Mauthausen. W obozie koncentracyjnym. Tak. Tak. Wrócił pan w którym roku do... W grudniu 1946 roku. Aresztował mnie pan, który później, ja go wtedy znałem jako pana Fleischwarba, a on później się nazywał Światło. To jest ten, który uciekł za granicę w swoim czasie. Jak wyglądały te przesłuchania? Te przesłuchania. No więc, to kazano mi, zawsze tak było, kazano mi kłaść ręce na kolanach. Drugi raz to już nie robiłem tego. I bito w dołek sercowy. Rękoma. Żadnych narzędzi poza łyżką do miażdżenia jąder nie widziałem w ręku Strzałkowskiego. Panu tego typu urządzenia? Tak, bo oni najpierw mi kuli nogi w kostce do tego eksperymentu, później kuli mi ręce z tyłu. No żeby po prostu chyba nie był, bo ja potrafiłem być nieraz agresywny. Proszę? Musiał pan stać, siedzieć, a może leżeć przy tym. Przy tym, gdzie ten jąder? Tak. Nie, stałem. I stała. Łyżkami. I w związku z tym, że z tymi łyżkami to było trudne, bo ja się rzucałem, bo ja miałem wtedy 30 lat, ja byłem silny. To oni zastosowali taką taktykę, prawdopodobnie to było z inicjatywy Strzałkowskiego, że nie używali tej łyżki, Wysoki Sądzie, tylko wsadzali mi też z kutego, wsadzali mi woreczek jądrowy w szufladę i zamykali tę szufladę. W zimie wsadzano mnie, umieszczano mnie w celi, w której od strony okna była krata i od strony drzwi była krata. I tam wpędzano mnie, że tak powiem, przy pomocy odpowiednich kopniaków, zamykano tę kratę i zamykano drzwi. Aha, a przed tym przychodził Niemiec z obsługi, bo tam byli tylko sami Niemcy. Tam nie było ani jednego Polaka z obsługi. Nawet lekarz był Niemiec, Seibold. Po temu Niemcowi kazali mnie polewać wodą. No ja to siedziałem 48 godzin. Zależy, jak wytrzymałem długo. Proszę? W ubraniu był pan w tej... Nie, nago. Tam nie nago wpędzano. Przyszli, kazali mi wstać i odczytali mi, że jestem skazany na karę śmierci z artykułu 6 i już nie 7, a 13 w związku z 7. Bo nawet pan pułkownik Kryłowski uznał, że ta kwalifikacja niezgodna jest z treścią zapisanego obciążenia. I także zostałem dwukrotną karę śmierci. Kto panią przesłuchiwał? Przesłuchiwał mnie tylko Wiesław Trutkowski. Jak wyglądały te przesłuchania, pani? No jak wyglądały, więc pierwszy dzień, prawda, był w białych rękawiczkach, personalia i tak dalej, spisywane. No ja sobie myślę, no to nie jest tak źle. Potem już na drugi dzień, proszę mówić, a ja mówię, nie mam co mówić, a co ja będę mówiła? No i zaczęły, już śledztwa były, przesłuchiwania były już w czerwonych rękawiczkach. I jednego dnia mnie mówi, gada, ja mówię, ja nie mam nic do powiedzenia. On mówi, teraz ja z ciebie samolot zrobię. Odwrócił mały taki stołek na takich małe, wąskie, czworokątna nóżka tego stołka. Odwrócił mi, siadaj. A ja mówię, ja nie usiądę, ja nie mogę usiąść na takiej nóżce. Ja mówię, niech pan mi pokaże. A on mówi, to ja cię zaraz pokażę. No i siłą mnie wsadził. I mówię, wyprostuj ręce tak, to będziesz miała skrzydła. I nogi wyciągnij i podtrzymywał mnie swoimi nogami. No to ja leciałam, bo to przecież to był tak potworny ból, że sobie trudno wyobrazić. Ja nie mogłam chodzić, ja miałam opuchnięte wszystko, to mnie koleżanki kompresy przykładały na tym. A do celi to szłam w ogóle po tych przysiadach i potem to szłam na czworakach. Jaka to jest zdjęcie z jakim numerem, proszę pani? O tak, tutaj to go bardzo dobrze widzę. W wykazie na karcie 190.
397 panu pierwszego pod numerem 26 znajdują się zdjęcia Wiesława Trutkowskiego. A co mówią pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa? Bezpieczeństwa, jak to cynicznie brzmi. Otóż co oni mówią? Co zostało zaprotokołowane? Roman Laszkiewicz, zwany białym katem Mokotowa, do dzisiaj legitymuje się radzieckim paszportem. Oświadcza, iż jest dumny, że pracował w Urzędzie Bezpieczeństwa i że go to wszystko nie interesuje. To wszystko wymysły. Tadeusz Tompolski odmawia składania wyjaśnień. Eugeniusz Chimczak, blisko związany z Humerem, który ściągnął go do Warszawy z Lubelszczyzny, bił więźnia, bo był twardy i nie chciał się przyznać. Jan Pugacewicz kazał oskarżonemu stać cały dzień na jednej nodze i wkładał mu rozprostowany spinacz do nosa, pytając go, czy dojdzie do mózgu. A ich szef Adam Humer uśmiecha się i mówi: nie jestem przed konfesjonałem, ale przed wysokim sądem. A młody człowiek, który słucha tego w sądzie po raz pierwszy, myśli sobie: co tu jest grane? Chyba świat zwariował. Dlaczego pana aresztowano? Dlaczego aresztowano, to tylko można wytłumaczyć tym, że wszyscy ci, którzy nie chcieli się poddać Moskwie, nie chcieli żyć w niewoli, byli aresztowani, byli mordowani. Bito, właściwie bito mnie rękoma, nogami kopano, pięściami i po prostu w różny sposób sadystycznie postawiono mnie przy ścianie, kazano mi zamknąć oczy, bo będzie konfrontacja. Kiedy zamknąłem oczy, nie spodziewałem się niczego, uderzono mnie tutaj w krtań, ponieważ miałem głowę zadartą, przyłożono do ściany, uderzono mnie w krtań, tak dalece, że nawet śliny przez wiele dni nie mogłem połknąć, nie mówiąc o jedzeniu. Dane dotyczące rozstrzeliwania ludzi tam. Więc widziałem, jak prowadzono na rozstrzelenie grupę zapory, 7 ludzi. Byłem wtedy na ogólniaku w celi, która miała chyba 96 więźniów. I drzwi były tylko zakratowane, a nie okryte. W związku z tym widziałem, jak je wyprowadzano na karę śmierci. Dalej obserwowałem przez okno, jak ładowano na wózek jednokonny. Woźnica był jak ryży człowiek jakiś. I on odwoził. Następnie ja wspomnę tylko o na przykład o Różańskim, że takiego Gajewskiego z Wileńszczyzny, z Wilna, to skakał Różański po nim, leżącym skakał nogami po nim cały. Tak ginęli najprawdziwsi obrońcy Polski, jej honoru i wolności, miłujący ją ponad własne życie. Tak został zamordowany generał Nil Fildorf, a Noda Rodowicz z akcji pod Arsenałem, chłopcy i dziewczęta z Powstania Warszawskiego. Zachował się taki więzienny wierszyk: my walczyliśmy o ciebie, Polsko, tyle długich lat. A dzisiaj, Polsko, czy tobie nie wstyd, że na twoje niebo patrzymy umęczeni zza krat? Adam Humer, wysoki funkcjonariusz bezpieki, prawnik z wykształcenia, uważa po ponad 40 latach, że bezprawne działania służyły dobru. Broni swojego urzędu takimi słowami: system śledczy i dochodzenia sądowe opierały się na naukowych zasadach opracowanych przez radziecki wymiar sprawiedliwości. Postawa żarliwego komunisty to oczywiście gra Humera. Dobrze wie, że obojętnie jakiej doktryny broni, nie wolno bestialsko mordować, zabijać i poniewierać godności ludzkiej. Zgodnie z międzynarodowymi umowami są to zbrodnie przeciw ludzkości i takie nie ulegają przedawnieniu. W latach 50. na skutek konfliktów wewnętrznych PZPR i enuncjacji Józefa Światły, które zdemaskowały koszmar katowni bezpieki, odbyły się 2 procesy funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Przed sądem stanęli wówczas m.in. Roman Romkowski,
pierwotne nazwisko Greenspan, Kikiel Nathan, Józef